Hej, siemaneczko wam wszystkim ludziska, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale, witam was w nowym roku i witam w kolejnym odcineczku z Indiana Jonesa. Kontynuujemy przygodę. Nie wiem, co musimy teraz zrobić, w każdym bądź razie wybieramy sobie MP40 i lecimy do przodu. Miałem jakieś takie dziwne przeczucie, że tu będą przeciwnicy. Mamy Mausera. Tak, pisaliście mi w komentarzu, że nie wymawia się Moser, tylko Mauser. Wybaczcie, ale uczyłem się kiedyś języka francuskiego i tam EU czy AU czytało się jak O, dlatego mi się skojarzyło Moser. Postaram się wymawiać poprawnie. Okej, dobra, znajdujemy się w jakimś dziwnym pomieszczeniu. Mamy tutaj dźwignię, tam mamy warning, czy możemy rozwalić te skrzynie? Tak, możemy. Ale nic w nich nie mamy, no dobra. Somebody shut off the power to the gondolas. There's gotta be a generator room around here somewhere. Czyli musimy znaleźć centrum zasilania gondol. Spoczko. Jest to już trzeci odcineczek, który dzisiaj nagrywam. Mamy niedzielę, jest nowy rok. Wcześniej nagrałem Gabrysia, który już znajduje się na YouTubie. Właśnie wrzuca się Dreamfall, a ten odcineczek z Indiana Jonesa i tak dostaniecie dopiero we wtorek. Nie będę go już dzisiaj renderował, ponieważ jest późna godzina, coś koło 22. Za chwilę też pójdę spać, ponieważ rano trzeba iść do pracy, co niektórzy z was idą do szkoły. Ale postaram się w poniedziałek dla was rzucić dwa filmy, we wtorek dwa filmy i w środę, w czwartek niestety pojawią się po jednym filmie. Nie wyrobię się inaczej, no ale w piątek jest wolne, więc myślę, że kolejne dwa filmy się pojawią. W sobotę chciałbym nagrać jakiegoś vloga na kanał, ponieważ mam nowy aparat, chcę się nim nacieszyć, chcę sobie coś ponagrywać. No a jak już będę nagrywał, to czemu nie miałbym wam tego pokazywać? Może pójdę w teren, w miasto i coś ciekawego nagram. Też nie chciałbym przesadzać z vlogami i nagrywać na siłę, ponieważ jak nie będę miał co pokazywać, no to po co to nagrywać? Tyle skrzynek i tylko jedna apteczka. No cóż. Możemy wejść po schodach do góry. Ja sobie wyciągnę broń. Przeładuję pociski, ponieważ czuję, że ktoś tu za chwilę mi wyskoczy. Naprawdę w tych skrzynkach nic nie ma. Okej, coś tam się pojawiło, ale tamto śmigło i tak nie działało, więc... Nie wiem, ale w każdym bądź razie chyba w tamto miejsce musimy się udać. Wow, 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 Indy, bo spadniesz. A może ja muszę przeskoczyć tutaj? Tak, drzwi są zamknięte, no dobra. Tak więc ja się muszę w jakiś sposób dostać do tamtego szybu wentylacyjnego. Czy ja stąd przeskoczę? Nie jestem do końca pewien. No to nic, zejdziemy na dół i się rozejrzymy na dole. Ja bym musiał się dostać jakoś na to do góry. To jest drabajna. Przez chwilę myślałem, że w tym wagoniku będzie się znajdował jakiś panel sterowania i będziemy mogli tym jeździć w lewo albo w prawo. Ale jednak nie. No okej, i co dalej? Żadna ikonka mi się nie pojawia. Ja bym chciał na to wejść do góry, ale nie mogę. Uhoho. No tutaj nie chciałbym spaść.
Ja muszę się ewidentnie tam dostać, tak? No dobra, spróbujmy z tej strony. To są drzwi, którymi przyszliśmy. I czy ja się chcę cofać? I tak pewnie nie będę mógł. Drzwi będą zamknięte. Wiedziałem. Ale... może będę mógł tu wejść jakoś do góry. Tej dźwigni po raz kolejny nie mogę przyłączyć. Nie no, nie mam zielonego pojęcia, co ja muszę teraz robić. Znaczy, ja wiem, co ja muszę zrobić, ale nie wiem, jak mam się tam dostać. A tutaj coś mamy? Chyba nie. A zaraz, my chyba nie byliśmy jeszcze tutaj w tym pomieszczeniu. Może będzie kolejna dźwignia. No nie. Same skrzyneczki. Mamy apteczkę. Apteczka się przyda. Ale chciałbym coś tu jeszcze. Aha, nie mogę wziąć apteczki, ponieważ mam 3. A ile mam energii? Pełne. No to nie będę wykorzystywał apteczki, skoro mam pełną energię. Żadnych pocisków, nic więcej. O! Jeszcze jedna skrzyneczka. Wow! Zwój? Gui? Wing? Cóż to jest za zwój? Czy ja go tutaj mam? Mam. Aha! Spoko. Czyli ja to muszę gdzieś włożyć, tak? Może w tym wózeczku gdzieś. No tutaj na pewno nie. Mogłyby być jakieś podpowiedzi. Co ja muszę dalej zrobić? Skoro mogę iść tu do góry, no to coś tutaj musi jednak być. Może dam jednak radę na to wskoczyć? Stąd będę mógł przeskoczyć tam do góry? No nie, nie, nie mogę. A, i tu mam łańcuch, po którym mogę przeskoczyć na drugą stronę. Czemu ja prędzej tego nie zauważyłem? Ale w sumie może i lepiej, bo mam ten zwój. I teraz będę mógł przeskoczyć tam. Uff, mało brakowało i bym spadł. Dobra, bierzemy sobie broń. Nic mnie nie wciąga. Gdzie my wylądowaliśmy? Wow, wow, wow! Się wystraszyłem. Tam jest jakiś łepek. Spróbuję go zabić wręcz. Chodź tu, gnido! Okej, mamy pociski do MP40. I teraz muszę przeskoczyć tam dalej, zejdę schodami na dół i zapewne będę musiał gdzieś włożyć ten zwój. Na dole chodzą kolejni goście. Przynajmniej jeden. A ja wiem, że on mnie zauważy. Bo mam takiego pecha, że lubię przyciągać. Chociaż jestem w stroju Niemca. Czy on się w ogóle zorientuje, że ja jestem Indy? Może nie. Jednak się zorientował. W
Ktoś musiał ich wcześniej powiadomić, że Indiana Jones chodzi w stroju Niemca. Kolejne skrzyneczki. I kolejna dźwignia. Nie mogę ich rozwalić. Czyli będę mógł tu iść na dół. Dobra, najpierw przeciśnijmy sobie dźwignię. Aha, i teraz będę musiał się cofnąć i tamtą dźwignię przełączyć. Mogłem się tego spodziewać, że ktoś tu będzie. Słaby! Tutaj mam dużo pocisków, to może będę chodził z tym teraz. Kolejna apteczka. Wow, wow, wow! Wszystko jest pod napięciem! Aż boję się tamtędy iść. Ale chyba nie mam wyjścia. Zaraz im tam granata rzucę i tyle. Strasznie dużo pocisków straciłem. Coś się stało? Tędy nie przejdę, ale może są to jakoś kolejne dźwignie, które muszę przełączyć. Mogłem od razu iść tutaj do góry. Niepotrzebnie z nimi walczyłem. Strasznie dużo straciłem pocisków. No ale cóż. Ryzyk fizyk. Ja tu mogę iść z powrotem, ale ja chcę zobaczyć jeszcze, co się kryje za tymi drzwiami na dole. Aha, my tam przyszliśmy. No dobra. Troszkę pogubiłem się w rejonie. Ale tam też są jakieś drzwi. Może tamtędy będzie prędzej, niż jakbym miał przeskakiwać. I przy okazji zbiorę sobie pociski, jeżeli tutaj mają. Tak, wiedziałem, mają granat. Ale ja więcej granatów nie mogę posiadać. Tutaj mogę iść, a tutaj tu nie mogę iść. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to jest to miejsce, z którego my zaczynaliśmy grę. Teraz ja muszę przycisnąć tą dźwignię. No i w sumie nic się nie stało. Skąd ty się tu wzięłeś, gościu? Przed chwilą cię tu nie było. Aż mu czapka spadła. Tak jest, Indy, z dynki jeszcze do... dobij gościa. Nie trać amunicji, mało mamy. Ale cieszy... Łooo, kolejny gość. Cieszy mnie bardzo, że nie ma tych kolesi z miotaczami płomieni. Z nimi to naprawdę ciężko się walczyło. Ale dostał strzała, dawaj pociski. No dobra, schodzimy na dół. Czy tam była gdzieś apteczka? Tutaj na dole chyba była apteczka. Ja trochę energii straciłem, tak więc... Wezmę sobie apteczkę, wykorzystam i wezmę tą, która tutaj leży. Po co ma się zmarnować? I teraz rozumiem, że muszę wejść do tego wózeczka. Okej.
Wow, czy ja będę strzelał do tych samolotów? Co tu się wyprawia? Stoję na wózeczku. Hehe. I w sumie gdzieś jadę. Dlaczego mi się wydaje, że ja będę musiał gdzieś tutaj bata użyć? Albo ja muszę tam przeskoczyć. Chyba muszę jednak tam przeskoczyć. Dobra! Gdzie lecą samoloty? Słyszę, że coś nadlatuje, ale nie widzę. Kto mnie tutaj atakuje? Dobra. Wow, wow, wow! Wyglądało, jakby miał wlecieć w ten statek. Kolejny samolot poszedł, ale nadlatuje gdzieś kolejny. Kolejne dwa. Dobra. Gincie! Strasznie lubię takie misje, kiedy mam dostęp do karabinu maszynowego i muszę rozwalać inne jakieś samoloty, samochody, motory. To jest coś w rodzaju bossa. Ja widzę, że po lewej stronie jest żółty pasek postępu. Ale dostał! Chyba nie do końca się spodziewał. Dostał. Dobra. Czyli rozumiem, że... myślałem, że mogę już gdzieś uciec. Ale jednak nie. Muszę cały czas w nich napierdzielać. Nie, no mogę uciec. Mogę. Tylko gdzie ja mam tu skoczyć? Ja już nie mogę z tego skorzystać. Fuck! Czy ja muszę skoczyć do wody? Nie. Ja zaraz umrę. Nie wiem, co się stało, ale strasznie zniszczyli mi wózek, na którym stoję. A ja nie mogłem przez chwilę w ogóle dojść do karabinu. Myślałem, że muszę wyjść i po prostu gdzieś przeskoczyć, ale chyba jednak nie.
Chyba muszę tak długo z nimi walczyć, aż nie zabiję wszystkich samolotów. Aż nie zniszczę wszystkich samolotów. Szkoda, że nie widzicie mojej twarzy, jakie skupienie mam. O ty! Ile was tu jeszcze jest? Jeszcze jedziemy. Czyli jeszcze nigdzie przeskoczyć nie mogę. W ogóle skąd Niemcy mają tyle samolotów? Okej, udało się. Mimo pewnych trudności udało mi się ukończyć tą misję. Okej, moi kochani, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym. Piona!